Sound City w Kids przedstawia. Natalia Hermansa. Popa, jeż i drogocenna dynia. Głośne gęganie poniosło się po okolicy, kiedy na niebie pojawił się klucz od latających dzikich gęsi. Ostatnie dni były pochmurne, ale nie zimne, choć jesień dawała o sobie znać, zwłaszcza poprzez przelotne mrzawki i dość silny wiatr, zrywający z drzew kolorowe liście. Popa przeciągnął się i ziewnął. Leżał na tarasie od dobrej godziny i zaczynało go to już nudzić. Z natury był raczej leniwym kotem, ale mimo to nawet jemu czasem brzydło zbyt długie nic nie robienie. Z gracją zeskoczył na trawnik i z niezadowoleniem wygiął grzbiet w łuk, czując na łapach zimne kropelki wody. Przed południem trochę padało, ale Popa zdążył już o tym zupełnie zapomnieć. Młody kocur odwrócił się ostrożnie z zamiarem powrotu do suchego domu, kiedy nagle powietrze rozdarł przeraźliwy pisk. Popa podskoczył w miejscu, zjeżył się i otworzył szeroko oczy, usiłując zlokalizować źródło hałasu. Podwórko jednak wyglądało tak samo jak wcześniej. Jedynie kilka przestraszonych wróbli uciekło z rosnącego tuż przy płocie krzaka. Kot wybił w krzew czujne spojrzenie. Choć trochę się bał, był też ciekaw, co wydało z siebie tak rozpaczliwy odgłos i wypłoszyło ptaki. Poruszył delikatnie małymi uszkami, do których doleciał cichy szelest. Nie odrywając od krzaka nieruchomego spojrzenia, Popa niemalże położył się na ziemi i sunąc brzuszkiem po wilgotnej trawie zaczął wolno skradać się w stronę płotu. Po krótkiej chwili ciszy niespodziewanie rozległ się kolejny głośny pisk. Zaskoczony kot już miał się zerwać do ucieczki, gdy w ostatnim momencie zauważył małe, pokryte kolcami stworzonko szamoczące się w połowie dziury w ogrodzeniu. Aleś się wpakował! Prychnął z rozbawieniem, już bez strachu podchodząc do uwięzionego w siatce jeża. Lepiej byś mi pomógł, kolego! Wysapał kolczasty przybysz. Popa poruszył wąsikami i usiadł. Miau! A co z tego będę miał? Zapytał, przekrzywiając burą główkę. Jeż szarpnął się jeszcze raz i błagalnie spojrzał na kota. Spełnisz dobry uczynek, odparł. Kocur przyglądał mu się jeszcze przez chwilę, jakby się zastanawiał, ale w końcu podszedł bliżej i ostrymi ząbkami uniósł jeden z krzywych drucików ogrodzenia, uwalniając jeża. Sam nieraz już utknął w tym miejscu, ale nie miał zamiaru się teraz do tego przyznawać. Uff, odetchnął jeż, gdy znalazł się wreszcie po drugiej stronie płotu. Dziękuję ci. Już myślałem, że zostanę tu do jutra, a przecież tak mi zależało, żeby jak najprędzej odnaleźć dynię. Popa popatrzył na niego z zaciekawieniem. Dynię? Powtórzył. Tak,
Przyszedłem tu specjalnie z jej powodu. Moja przyjaciółka sroka powiedziała mi, że widziała ją właśnie w tym ogrodzie. Jeż mówił z takim przejęciem, że Popa poczuł jeszcze większe zainteresowanie. Zwłaszcza, że nie wiedział, czym dokładnie była ta cała dynia. A najwyraźniej była czymś bardzo cennym, skoro jeżowi tak zależało na jej odnalezieniu. I skoro powiedziała mu o niej znana z miłości do błyskotek sroka. O tak, zdaje mi się, że widziałem tu kiedyś coś takiego. Miałknął, udając, że doskonale wie, o co chodzi. Naprawdę? Gość jeszcze bardziej się ożywił. W takim razie może zaprowadzisz mnie do niej? Niepotrzebnie to powiedziałem, pomyślał Popa i obiecał sobie więcej nie kłamać. Cóż jednak po takiej obietnicy, skoro jego natura nie pozwoliłaby mu się przyznać do kłamstwa, a przecież musiał jakoś wybrnąć z tej niezręcznej sytuacji. Możemy spróbować razem rozejrzeć się za tą dydą, powiedział, stwierdzając, że to zadanie nie powinno być trudne. W końcu ogród nie był specjalnie wielki, a sam jeż wydawał się pewny, że to właśnie tu znajdzie to, czego szukał. Popa zresztą również nagle zapragnął zobaczyć ten nieznany mu skarb. Dynią! Poprawił go przybysz, spoglądając na niego bystro spod sterczących kolców. Tak właśnie powiedziałem. Popa uniósł z godnością głowę i ruszył przed siebie. Jeż ochoczo podreptał za nim. Ponieważ kocur nie miał pojęcia, gdzie powinni rozpocząć poszukiwania, na razie skierował się ku warzywnikowi. Jego towarzysz wyglądał na zadowolonego z obrania tego kierunku, więc Popa z udawaną pewnością nieco przyspieszył kroku. Mam na imię Angus, odezwał się jeż, starając się dotrzymać mu kroku, co nie było wcale łatwe przy tak krótkich nóżkach. A ty? Popa, odparł kot, strząsając z łap krople wody. Wolałby, żeby na tę wyprawę mogli wybrać się w jakiś bardziej suchy i pogodny dzień. Popa? Ładne imię, uprzejmie powiedział Angus, ale kotu wydawało się, że usłyszał w jego głosie nutę rozbawienia. To imię po dziadku, prawdziwym arystokracie, poinformował z dumą. W rzeczywistości nazwała go tak Marysia, malutka córeczka jego właścicieli. Dziewczynka nie potrafiła wtedy jeszcze dobrze mówić, a Popa było jednym z jej pierwszych słów. Z kolei swojego dziadka kot nawet nie znał, a historyjkę o jego szlachetnym pochodzeniu wymyślił na poczekaniu, by zrobić na Angusie większe wrażenie. Jeż z uznaniem pokiwał główką, ale nie skomentował. Zamiast tego wskazał kotu pierwszą z brzegu grządkę. Spójrz, jaka dorodna marchew! Zawołał. Popa popatrzył na wystające z ziemi pomarańczowe łebki z wysokimi, zielonymi czuprynami. Rzadko bywał w warzywniku. Chętniej wychodził na sąsiednie pola i łąkę, gdzie kręciło się mnóstwo myszy, które mógł ganiać, gdy akurat nabrał na to ochoty. Dlatego zdziwił się na ten widok, bo gdy był tu ostatnio, grządki porastały jedynie malutkie, zielone listeczki, z pomiędzy których jego pani wyrywała jakieś inne roślinki. Popa przyglądał się jej wtedy przez chwilę, a ponieważ nie rozumiał, dlaczego pani usuwała część roślin, a resztę pozostawiała, znudzony obserwowaniem jej poczynań, zajął się ściganiem motyli. Tak, wspaniała! Przytaknął teraz,
A żeby wyjść na mądrego, wskazał Angusowi drugą grządkę i dodał: a zobacz, jaka ta piękna! Jerzyk pokręcił drobnym noskiem, patrząc na blade korzenie warzywa. To nie marchew, tylko pietruszka, stwierdził. Przecież wiem! Żachnął się kocur i z wysoko zadartym ogonem poszedł dalej. Postanowił, że kiedyś nauczy się tych wszystkich nazw. W końcu te warzywa znajdowały się na jego terenie. Co prawda, był jeszcze młodym kotem i nie musiał znać się na wszystkim. Jednak jeż także nie wyglądał na zbyt wiekowego, więc Popa czuł się trochę głupio, że ktoś, kto znalazł się tu po raz pierwszy, oprowadzał go po jego własnym ogródku. Tymczasem Angus opowiadał o każdej napotkanej roślinie. Pokazał milczącemu kocurowi czerwone buraki, okrągłe główki białej kapusty oraz seler, a właściwie tylko jego zieloną, wystającą ponad ziemię część, która nazywa się nać. Wskazał mu również krzaczki, z których, jego zdaniem, całkiem niedawno zostały zerwane dojrzałe pomidory i wyjaśnił, że poszczególne warzywa zbierano w różnych terminach. Gość zachwycał się panującym w warzywniku porządkiem i stwierdził, że gospodarze muszą starannie dbać o swoje uprawy, bo dotąd na żadnej grządce nie widział jeszcze ani jednego chwastu. Zauważył chyba przy tym niepewność w zielonych oczach Popy, bo niepytany wyjaśnił, że chwasty to rośliny, które należy usuwać, by nie wykorzystywały znajdujących się w ziemi składników stanowiących pożywienie dla uprawnych warzyw. Kiedy nie mówił o roślinach, Jerzyk uczył kocura nazw drobnych stworzeń, które spotkali na swojej drodze. Tym sposobem Popa dowiedział się, że poza znanymi mu mrówkami i konikami polnymi w trawie żyją także czerwone biedronki, różnokolorowe żuki, pięknie grające świerszcze oraz śliczne złotooki. Do tej pory sądził, że wszystkie owady są takie same i dopiero teraz zaczął dostrzegać, jak wyraźnie się od siebie różnią. Angus opowiadał tak ciekawie, że zasłuchany Popa przestał nawet udawać, że wszystko już wie. Sam doszedł zresztą do wniosku, że po powrocie z poszukiwań dyni warto byłoby zacząć bardziej interesować się otaczającym go światem. O, a tam rośnie jabłoń! Jerzyk zadarł główkę, patrząc na nie bardzo wysokie drzewko. Ludzie podobno myślą, że my, jeże, nosimy na grzbietach jabłka i się nimi żywimy. Roześmiał się. A czym tak naprawdę się żywicie? Zapytał Popa, zanim zdążył ugryźć się w język. Z zaskoczeniem jednak zauważył, że jeż wcale nie poczuł się urażony tym pytaniem, ani też nie śmiał się z niewiedzy swojego towarzysza. Wyglądał raczej na zadowolonego z jego zainteresowania jeżowymi zwyczajami. Głównie dżdżownicami, ale też owadami i ich larwami, a także ślimakami. Co prawda zdarza nam się zjadać opadłe owoce, ale rzadko. Odpowiadał, a Popa lekko się wzdrygnął. Dżdżownice, larwy i ślimaki? Ohyda! Parsknął z obrzydzeniem. Każdy jest inny i ma swoje ulubione przysmaki, stwierdził spokojnie Angus. Nie ma w tym nic złego. Poza tym dzięki temu menu ludzie uważają mnie za pożyteczne stworzenie i nie przeganiają ze swoich ogrodów, bo zjadam szkodniki niszczące ich rośliny. Ja też jestem pożyteczny, pochwalił się kot.
pani zawsze powtarza, że to dzięki mnie pozbyła się z domu myszy. Wszyscy mamy w naturze jakąś rolę do odegrania. Zgodził się jeż. A szkodniki? Powątpiewał Popa. Również, odparł Angus. Stanowią pożywienie dla innych. Po krótkim namyśle kot przyznał mu rację. Jednocześnie stwierdził w duchu, że naprawdę musi się jeszcze wiele nauczyć o świecie. Popa i Angus wędrowali już całkiem długo. Kot sam przebyłby tę drogę znacznie szybciej, ale co chwila musiał zwalniać, by jego mały towarzysz mógł go dogonić. Poza tym, co jakiś czas przystawali, kiedy Angus chciał się posilić. Kocur też powoli zaczynał odczuwać głód, ale ciekawość pchała go naprzód. A opowieści nowego kolegi sprawiały, że chwilami zapominał o burczeniu w brzuchu. Słońce powoli zachodziło. W jego przebijających się poprzez chmury, słabych promieniach wszystko wydawało się różowawe, a cienie małych wędrowców stały się długie i śmiesznie zniekształcone. Zrobiło się też chłodniej, co Popa zauważył z dużym niezadowoleniem. Najchętniej wygrzałby się teraz w ciepłej kuchni, gdzie pani z pewnością przygotowywała właśnie kolację. Dni są coraz krótsze, powiedział jeż. I chłodniejsze. Jesień niedawno dopiero się zaczęła, ale już czuję zbliżającą się zimę. Dlatego muszę jak najszybciej odnaleźć te dynie. Popa zastrzygł uszami, licząc na to, że wreszcie dowie się czegoś więcej o poszukiwanym przez nich skarbie. Choć w czasie wspólnej wędrówki nieco się ośmielił i już nie wstydził się zadawać towarzyszowi pytań przez wcześniejsze kłamstwa, niezręcznie mu było teraz pytać akurat o to. Jeż jednak niestety nie rozwinął tematu. Nie miał zresztą ku temu okazji, bo dotarli właśnie do pierwszej poważnej przeszkody. Przed nimi połyskiwała tafla wody, pod którą jeszcze do niedawna pływały pomarańczowe i białe ryby. To oczko wodne! Oznajmił Popa, ciesząc się, że i on może wreszcie popisać się wiedzą. Kiedyś było pełne ryb, ale jakiś czas temu mój pan wszystkie je wyłowił i dokądś zabrał. Angus wyglądał na zmartwionego. Kot nie bardzo zrozumiał dlaczego. Obejście go zajmie mi wieki, szepnął Jerzyk ze smutkiem. To je przepłyń, stwierdził beztrosko Popa, myśląc równocześnie, że podczas gdy towarzysz będzie przeprawiał się na drugą stronę, on sam szybciutko obiegnie przeszkodę. Nie umiesz pływać? Zapytał, widząc wahanie kolegi. Angus posmutniał jeszcze bardziej. Umiem, ale bardzo nie lubię wody. No to mamy ze sobą coś wspólnego, pomyślał kocur i wskoczył na omszały kamień tuż przy krawędzi zbiornika z wodą. A ty potrafisz? Spytał jeż. Jasne, jestem świetnym pływakiem. Popa wyprostował się i naprężył długi ogon. Mam do tego wręcz wyjątkowy talent, bo jestem spokrewniony z tygrysami, które są w tym mistrzami. Ledwo to powiedział, poślizgnął się na wilgotnym mchu i wpadł do wody. Przez strachu zupełnie nie wiedział, jak się zachować i natychmiast zaczął się topić. Woda otaczała go ze wszystkich stron, a on nigdy wcześniej nawet nie próbował pływać. Jego rzekome umiejętności były niestety kolejnym kłamstwem. Przerażony zwierzak rozpaczliwie machał łapkami, a opanowująca go panika tylko pogarszała sytuację. Nagle jednak rozległ się plusk
i tuż obok tonącego kota znalazł się Angus. Złapcie mnie! Parsknął, usiłując nie nałykać się wody. Nie zważając na jego ostre kolce, Popa wsparł się przed nimi łapami o Angusa. Niewiele brakowało, a wciągnąłby małego ratownika pod wodę. Jeż stanowczo nakazał mu się uspokoić i po chwili kocur posłusznie zaczął wolniej poruszać tylnymi łapkami i dzięki wsparciu kolegi udało mu się unieść głowę lekko ponad powierzchnię. Rób to, co ja! Jeż delikatnie machał nóżkami, a Popa starał się go naśladować. Kiedy zrozumiał, że potrafi sam utrzymać się na powierzchni, w końcu ośmielił się i puścił Angusa. Był oszołomiony, ale i zachwycony odkryciem, że jednak radzi sobie z pływaniem. Skoro i tak już jesteśmy mokrzy, płyńmy na drugą stronę, zadecydował Angus. Zawstydzony kot poczuł wdzięczność, że kompan nawet nie skomentował jego głupich przechwałek. Po raz kolejny postanowił nigdy więcej nie kłamać. Przeprawa na brzeg nie należała do najprzyjemniejszych doświadczeń, a po wyjściu z wody obu zwierzakom było okropnie zimno. Nie chcąc jednak tracić czasu, mali wędrowcy natychmiast ruszyli dalej. Przez dłuższą chwilę szli w milczeniu. Popa kilka razy zbierał się w sobie, by podziękować Angusowi za ratunek, ale jakoś nie potrafił się na to zdobyć. Nigdy dotąd nikomu jeszcze nie dziękował. Właściwie, ja przecież też mu pomogłem, więc jesteśmy teraz kwita. Tłumaczył się sam przed sobą, nie mogąc znaleźć odpowiednich słów. Angus zresztą chyba nie oczekiwał podziękowania. Skupiał się teraz całkowicie na swoim celu, bo w oddali widział już płot ograniczający działkę od drugiej strony. Musieli zatem być niedaleko dyni, skoro zbliżali się do granicy terenu należącego do właścicieli Popy, a jak dotąd się na nią jeszcze nie natknęli. Przyglądający się jeżowi kot poczuł nagły niepokój. A co jeśli nie ma tutaj żadnej dyni? Rozmyślał gorączkowo. Może sroka się pomyliła, a ja niepotrzebnie potwierdziłem, że też ją tu widziałem. Teraz wyda się, że na ten temat również kłamałem. Im bliżej płotu podchodzili, tym silniej się martwił. Ze zdumieniem odkrył, że poza zwykłym wstydem robiło mu się też coraz bardziej przykro. Nie chciał rozczarować Angusa, a wszystko wskazywało na to, że tak właśnie skończy się ich wyprawa. Sam nie do końca wiedział, dlaczego tak nagle zaczął się przejmować nowo poznanym jeżem i jego sprawami. Może dlatego, że widział, jak bardzo jego towarzyszowi zależało na odnalezieniu dyni. Sam już nawet nie był ciekawy, co było w niej tak cennego. Choć dotąd miał nadzieję, że sprawiając wrażenie poczciwego jeża, Angus podzieli się z nim wspólnie odnalezionym skarbem. Teraz chciał tylko, by jego kompan po prostu osiągnął swój cel. Sumienie gryzło Popę w takim stopniu, że w końcu doszedł do wniosku, że powinien powiedzieć prawdę i przeprosić. Nie była to łatwa decyzja, ale wydawała się lepszym rozwiązaniem niż bierne czekanie, aż jeż sam zorientuje się, że kocur go okłamał. – Angusie! – odezwał się cichutko Popa, ale jeż go zignorował. – Angusie, muszę ci coś powiedzieć. – Jest! – zapiszczał nieoczekiwanie Angus, a w jego ciemnych oczkach zalśniła radość.
przed nimi wznosiła się ogromna skrzynia, na której szczycie znajdowało się coś wielkiego i pomarańczowego. Tajemniczy obiekt kształtem przypominał trochę kulę. Popa jednak nawet nie przyjrzał się znalezisku zbyt dokładnie, bo do jego nozdrzy dotarł raptem dość intensywny, nieprzyjemny zapach. Co to tak cuchnie? Zapytał, poruszając różowym noskiem. Zachwycony Angus, zupełnie niezrażony zapachem, oparł przednie łapki o skrzynię, przyglądając się jej z bliska. Miałem rację! Zawołał. Gdzie dynia, tam i kompostownik! Kompo, co? Zdziwił się kocur. Nawet nie zamierzał udawać, że wie, o czym mowa. Historia z oczkiem wodnym skutecznie oduczyła go mijania się z prawdą. Kompostownik! To ja go szukałem! Powiedział Jerzyk. Pomoże mi przetrwać zimę. Myślałem, że szukamy dyni, stwierdził Popa, nadal nic z tego nie rozumiejąc. Angus przeszedł się jeszcze kilka razy tam i z powrotem wzdłuż skrzyni, a kiedy w końcu trochę ochłonął, usiadł przy kocurze, żeby wszystko mu wyjaśnić. Każdy jeż wie, że ludzie często sadzą dynie na kompostownikach. Dlatego ucieszyłem się, kiedy sroka powiedziała mi, że widziała tu to warzywo. Warzywo? A więc ta cała dynia to po prostu warzywo? Rozczarowany kot nawet się nie zorientował, kiedy niechcący przyznał, że dotąd nie wiedział, co to takiego. A ja myślałem, że chodzi o coś naprawdę cennego. Mówiłeś, że to bardzo ważne, by znaleźć ją jak najszybciej. Dziwił się. Bo to doprawdy ogromnie ważne. Zapewnił go jeż. Wkrótce powinienem zapaść w sen zimowy, a taki kompostownik to świetna kryjówka. Ale nie pachnie zbyt ładnie. Kot skrzywił się. Za to będzie mi tu ciepło. Poza tym, sądząc po zapachu, to skoszona trawa, gałązki krzaków róży, obierki z ziemniaków. Jerz nabrał powietrza, usiłując szczegółowo określić zawartość kompostownika. Trochę skórek jabłek i liście. Wyczuwasz to wszystko nosem? Popa wytrzeszczył oczy i popatrzył na niego z niekłamanym podziwem. Jeże mają doskonały węch. Angus skromnie pochylił łebek. A po co tu to w ogóle stoi? Zainteresował się Popa. Moja pani bardzo dba o porządek. To dziwne, że trzyma tu taką górę śmieci. To nie śmieci. Tylko świetny nawóz, powiedział poważnie Jerzyk, znów przechadzając się przy zbiorniku i oglądając go z każdej strony. Dzięki niemu te wszystkie warzywa, które widzieliśmy po drodze, są takie dorodne. Zresztą także dlatego twoi państwo posadzili te dynie akurat tutaj. Zobacz, jaka wielka wyrosła. Popa musiał przyznać, że dynia rzeczywiście prezentowała się wspaniale. Nawet pomimo tego, że nie była tak cenna, jak się spodziewał. O! Angus prawie podskoczył z zachwytu. Spójrz! Oto dowód na to, że naprawdę jestem tu mile widziany. Twoi państwo nawet przygotowali dla mnie domek. Kocur podszedł bliżej i rzeczywiście zobaczył wkopane przy krawędzi kompostownika pudełko, przypominające mu trochę malutką psią budę. Było ono w całości wypełnione sianem, a tuż obok wejścia Popa zauważył niewielką miseczkę. Z kolei w miseczce znajdowała się... Moja karma! Zawołał.
Jego towarzysz powąchał jedzenie i ku oburzeniu kota skosztował wyglądającego apetycznie mięska. Mówiłeś, że jesz dżownicę i ślimaki, a nie kocią karmę. Angus roześmiał się. Warto czasem urozmaicić trochę dietę. A przed zimą powinienem dobrze się najeść, więc nie mogę wybrzydzać. Ty też siadaj i jedz. Na pewno jesteś już strasznie głodny. Jak na zawołanie kocurowi głośno zaburczało w brzuchu. Bez protestów usiadł więc obok jeża i przez chwilę obaj jedli w milczeniu. Gdybyś mi wcześniej powiedział, że chodzi o jakiś głupi kompostownik, nie poszedłbym z tobą. Wyznał nagle Popa, nadal zły, że dynia okazała się zupełnie bezwartościowa i że niczego nie zyskał dzięki tej wyprawie. I nie przeżyłbyś przygody, ani też nie dowiedziałbyś się tylu ciekawych rzeczy. Odpowiedział Angus, po raz pierwszy dając do zrozumienia, że jednak zauważył braki w wiedzy Popy. I choć jego wypowiedź nie miała znamion złośliwości, kocura bardzo to zdenerwowało. Nie topiłbym się też w oczku wodnym! Stwierdził ze złością i wstał chyba obrażony, zamierzając ruszyć w drogę powrotną. Ani nie nauczyłbyś się pływać! Angus dalej spokojnie zajadał karmę. Popa zatrzymał się w pół kroku. Przypomniał sobie, że wciąż nie podziękował Angusowi za ratunek. Niechętnie zerknął więc na jeża i szybko wyrzucił z siebie. A właśnie, dziękujesz, że mi pomogłeś, no wiesz, wtedy w wodzie. Angus przerwał na moment jedzenie i spojrzał ciepło na kota. Nie ma sprawy. Przyjaciele powinni sobie pomagać. Popa zamrugał zaskoczony. Przyjaciele? Powtórzył. No pewnie, odparł jeżyk. Odwiedź mnie tu czasem. Sam na pewno szybko przebędziesz całą tę drogę. Nie da się ukryć, że trochę nas spowalniałem. Patrzył na Popę z taką życzliwością, że cały gniew kocura nagle jakby wyparował. Kot przechylił głowę i przez chwilę bez słowa wpatrywał się w pełen szczerej sympatii pyszczek Angusa. Odwiedzę! Obiecał wreszcie, czując na sercu nieznane mu wcześniej ciepło. Odchodząc wolno w kierunku domu, pomyślał, że to nieprawda, że niczego w tym dniu nie zyskał. Poszukiwania dyni obudziły w nim ciekawość świata, nauczyły go, że nie warto kłamać, a przede wszystkim przyczyniły się do tego, że zdobył pierwszego w życiu przyjaciela. Koniec. Jeżeli podobały ci się przygody Popy i jeża, to książkę Popa, jeż i drogocenna dynia autorstwa Natalii Hermansy, wydanej przez wydawnictwo literackie Białe Pióro, możesz także zakupić w wersji papierowej. Link do książki w opisie. Lektor główny Małgorzata Kozak. Lektor pomocniczy Henryk Sirecki. Produkcja i reżyseria Maciej Sztomberek. Realizacja dźwięku i montaż Hubert Tymiński. Zarządzanie kreatywne, promocja i montaż wideo Filip Koszlaga. Promocja i PR Michał Grzelak. Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Sound City Studio.